W tym filmie stworzymy sobie system, który będzie nas powiadamiał o nowych filmikach na naszym kanale na YouTubie. Tu macie shortsa, ale to również działa na zwykłych filmach. A więc przejdźmy do wizuala. Na początku proponuję w SRC stworzyć na przykład folder updaters i tutaj będą funkcje, które będą się wykonywać cyklicznie co jakiś czas, bo będziemy mieli funkcję, która będzie sprawdzać, czy mamy jakiś nowy filmik na kanale i ona będzie się właśnie wykonywać co dany czas. Stwórzmy tutaj nowy plik o nazwie na przykład YouTube.js i piszę module export i tutaj będzie sobie interval i tutaj będzie czas, co jaki będziemy jakby powtarzać naszą funkcję i tutaj na razie dam 1000 razy 1. Tak naprawdę nie muszę dawać tego razy 1, ale 1000 to się podaje w milisekundach, to w skrócie ten zapis oznacza 1 sekundę, jakbym dał tak, to by były 2 sekundy i tak dalej. Następnie tworzymy async execute. I tutaj będziemy otrzymywali klienta w zamian, możemy sobie określić, dajmy enter, slash, dwie gwiazdki, enter, że to jest klient, klikamy na klienta z Discord.js. Ok, i teraz będziemy potrzebowali sobie pobrać też pewien package, który później będziemy tutaj używać. Czyli odpalamy sobie tutaj terminal, jeżeli nie macie odpalonego, to terminal, new terminal. I tu piszemy npm i xml2.js. Klikamy Enter, to nam się pobierze. Ok, mamy pobrane. I teraz przejdźmy sobie do miejsca, gdzie macie jakiś swój handler, gdzie ładujecie te wszystkie komendy, eventy. Ja mam to tutaj w tym pliku. Jeżeli nie macie pliku takiego, to możecie sobie go po prostu stworzyć. I tutaj napiszemy sobie nową funkcję, która będzie nam rejestrować wszystkie te funkcje cykliczne w folderze updaters, które mają się wykonywać co jakiś czas. A więc stworzymy sobie asynchroniczną funkcję, chociaż czy w sumie nie potrzebujemy asynchronicznej, może zostać taka load updaters. Ok, tu będzie klient i określmy sobie, że jest to ten klient discordowy, tego wymagamy. I teraz określmy sobie, jaki mamy folder. Const folder równa się i to będzie src updaters updaters, tak, mamy tutaj src i tu updaters i tu mamy te wszystkie pliki. Następnie files fs read dir since, jeżeli nie macie zaimportowanego fs, to zróbcie sobie tutaj takie odniesienie na górze, const fs require fs, read dir since i tu będzie folder, map element, nie tak, tylko w taki sposób, folder slash element. I teraz for const file of files, czyli przechodzimy przez wszystkie pliki, które mamy w folderze updater, tutaj updaters. I teraz tak, sprawdzamy sobie, jeżeli nasz plik, tutaj mamy statsins file, is file, tutaj mamy negację, czyli jeżeli nie jest plikiem, to continue. O co z tym chodzi? Jeżeli byśmy stworzyli jakąś nową, jakiś folder o nazwie D, to po prostu on go zignoruje i oczywiście nie możemy zarejestrować folderu jako updater, dlatego to jest takie zabezpieczenie przed takimi jakimiś tutaj błędami. Następnie robimy const object require file, czyli tutaj po prostu pobieramy dany plik w folderze updater. I co tutaj mamy wymagane? Na pewno każdy z plików, jeżeli chodzi o updatery, musi posiadać opcję interval, czyli określenie, co jaki czas ma się wykonywać. Czyli sprawdzamy sobie, jeżeli wykrzyknik object interval, czyli jeżeli nie posiada tego, continue, znowu continue, wtedy nie możemy zarejestrować takiego updatera. I robimy set interval, robimy coś takiego i tutaj dajmy object interval. Następnie tutaj object, mamy tutaj podaną funkcję execute, więc taką sobie też tutaj wykonujemy i trzeba podać tutaj, widzicie, klient, także piszemy klient. Jeżeli mamy to wszystko zrobione, kopiujemy nazwę load updaters, wklejamy ją w to miejsce, zapisujemy, przechodzimy do naszego eventu ready, tam gdzie nasz bot się tutaj loguje i robimy load updaters client, ok, i zapisujemy. No i teraz przechodzimy do naszej sekcji, gdzie będziemy mogli zajmować się tym ładowaniem tego filmiku na YouTubie, tej całego systemu powiadomień. Więc na górze sobie zróbmy coś takiego, const YouTube Channel ID.
Będzie tutaj zmienna, która będzie określać właśnie ID naszego kanału. I jak zdobyć takie ID kanału? Przechodzimy sobie w wyszukiwarkę, wyświetlamy nasz kanał i tutaj mamy ID kanału. Jeżeli go nie widzicie, możecie przejść w YouTube Studio i w YouTube Studio w linku tutaj też macie to ID. Tutaj ono na pewno się pojawi, a na stronie głównej kanału czasami może być różnie. Kopiujemy więc wtedy to ID i wklejamy w to miejsce. Następnie robimy const Discord Channel ID. I tu będzie zmienna, która będzie przechowywać ID kanału, na którym mają znajdować się powiadomienia. Czyli mamy, ja stworzyłem sobie kanał YouTube, klikamy prawym, kopiuj ID kanału, przechodzimy tu i wklejamy go w to miejsce. No i teraz trzeba sobie pobrać jakoś tą listę filmików na kanale i sprawdzić, czy jakieś są nowe. Więc zróbmy sobie zmianę, na przykład data, i tutaj sobie dajmy await fetch. I tutaj skorzystamy z takiego dodatku, którego może nie znaliście. Będziemy sobie wchodzić tak jakby w taki specjalny link. Będzie on wyglądać w taki sposób. https://youtube.com/feeds/videos/xml/channel-id. Tutaj podłoga ID. I tu będzie ID naszego kanału, czyli YouTube Channel ID. Taki będzie schemat. I teraz tak, jeżeli sobie skopiujemy tą część i w przeglądarce sobie ją tutaj wklejmy, to mamy błąd, bo nie podaliśmy ID kanału, także szybko skopiujemy stąd ID kanału, równa się i to. I zobaczcie, co otrzymujemy. Dostajemy tutaj listę ze szczegółami odnośnie właśnie filmów, kiedy zostały wrzucone, w ogóle tytuł filmu i tak dalej. I to będziemy sobie sprawdzać tą stronę, będziemy sobie patrzeć, czy coś tu się zmieniło. I jeżeli się zmieniło, to wyślemy właśnie informację o tym, że jest jakiś nowy filmik na kanale. I taki właśnie link będziemy sobie tutaj kalować. Następnie robimy sobie coś takiego jak den, res, tutaj będzie odpowiedź, res tekst. Czyli pobieramy po prostu ten nasz cały XML, czyli odpowiedź strony, ten cały tekst, który wyświetla nam się, jak wejdziemy sobie tutaj. I teraz tworzymy sobie coś takiego jak parser, czyli const parser, parser równa się new parser, wpisujemy parser i ważne, żebyście wybrali ten parser, który ma tutaj napisane XML to JS. Klikamy w to, dajmy nawias i on się tam tutaj automatycznie importuje. I tutaj robimy parser, parse string. I tutaj będzie data, następnie async error result. I tu jest funkcja w parametrze result, po prostu otrzymujemy ten cały tekst, który mamy pod tym linkiem, tylko już sparsowany do tak jakby takiego przyjaznego formatu. I tutaj sobie musimy pobrać te nasze wszystkie filmiki. Czyli robimy sobie const entries result feed entry. I sprawdzamy sobie, jeżeli nie ma filmików żadnych, czyli albo tutaj entry nie istnieje, albo entries length jest mniejsze równe 0, to return. Następnie pobieramy sobie najnowszy filmik z tej listy wszystkich filmów, czyli most recent entry. I tutaj dajemy sobie po prostu równa się entry 0, czyli ten pierwszy element. Następnie musimy sobie z tego entry pobrać ID i pobieramy to, to jest ID filmu, czyli jeżeli mamy tutaj filmik, to jest ta część, tak, to jest ten ID. I tutaj mamy ID równa się most recent entry i tutaj będzie po prostu YouTube video ID 0. Ok, i teraz jak mamy to ID, to musimy sobie zrobić pewne zabezpieczenie. Stwórzmy tutaj w SRC nowy folder o nazwie na przykład data i stwórzmy tutaj nowy plik o nazwie YouTube, na przykład videos.txt. Można to zrobić w MySQL, ale ja to zrobię po prostu w pliku tekstowym, będzie szybciej. I trzeba sobie odznaczyć, czy jakiś nasz filmik już został przypadkiem wyświetlony, czy już zostało wysłane powiadomienie, żeby po prostu nie dublować informacji o nowych filmikach. I co tutaj musimy zrobić? Tworzymy sobie najpierw listę z wszystkimi, jak to w ogóle będzie wyglądać. Tu mamy jakiś identyfikator, tutaj kolejny i to będzie sprawdzać z tym ID, czy te ID już przypadkiem nie istnieje tutaj w pliku, bo jak istnieje, to nie wysyłamy powiadomienia, a jak nie istnieje, to wtedy dopiszemy to nowe ID. Wyślemy powiadomienie i już ono później nie zostanie znowu zduplikowane, nie wyśle się znowu. Także robimy sobie coś takiego. Const noti
Notified IDs równa się FS, właśnie FS, trzeba pobrać sobie FS, czyli const FS równa się require FS i teraz robimy sobie FS read file since file path, właśnie file path. File path to jest generalnie, tutaj mamy to path, to jest ścieżka do tego pliku, więc jaka jest ścieżka? Robimy sobie const file file path, to jest src data, nie src, bo tutaj src jest na tym samym poziomie co data, czyli data youtube videos txt, ok, kopiujemy nasz file path, wklejamy w to miejsce i robimy sobie, możemy sobie jeszcze określić format, to będzie UTF-8 split backslash n, czyli oddzielamy wszystkie ID, bo one będą od nowej linii, także oddzielamy je nową linią, czyli w tej zmiennej mamy wszystkie ID filmów, które zostały już wysłane na tym kanale, zostały powiadomione, czyli jeżeli notified IDs includes ID, to return, nie wysyłamy powiadomienia, a jeżeli taki filmik nie istniał w tym pliku, to wtedy go dopiszemy do pliku, czyli append file since, file path, i robimy sobie id backslash n, czyli nowa linia, oraz client channels cache get dc channel id send content i dajmy sobie pojawił się nowy film wykrzyknik, możemy dać nową linię i https backslash backslash czy slash slash youtube.com slash watch znak zapytania V równa się ID. Ok, możemy teraz to wszystko zapisać i włączmy naszego bota Node Index.js. I pojawił się tutaj nowy film. Mamy tutaj nową wiadomość. Mamy tutaj, tak, to pojawił się nowy film. I mamy link, wszystko. I teraz ta metoda, ona się co sekundę wykonuje. Jakbym tutaj dał console log, na przykład x, to byście zobaczyli, że ona się dosłownie wykonuje ciągle. Także ten czas, widzicie, x co sekundę się wysyła. To nie jest dobre, zróbcie sobie tutaj na przykład, żeby to się odświeżało co 5 minut, czyli na przykład, jeżeli chcecie zrobić minutę, to jest 60 razy 5. Zapisujemy, Ctrl C i teraz to będzie się robić właśnie co 5 minut. No, z index, że jest znowu. I tutaj jest, zobaczcie, pojawił się ten film, mamy to ID i dosłownie takie samo ID pojawiło się tutaj w tym pliku. Jeżeli wrzucicie nowy film, program sprawdzi, czy przypadkiem te ID tutaj nie istnieje, czyli jakieś kolejne ID, no nie? Jeżeli dodajecie kolejny film, macie kolejne ID. Jeżeli ono tu nie istnieje, to program je dopisze i wyśle powiadomienie na kanał. I w taki sposób macie coś, co was powiadamia o filmikach nowych na YouTubie. Jeżeli macie problem z kodem, zapraszam na Discorda. Tam pomagamy w problemach z kodem. Cały source code jest na Patreonie. I na Discordzie jest instrukcja, jak sobie wziąć source code. A więc to tyle i cześć!